Cześć, zapraszam Was na test Renault Captur drugiej generacji. Która pracują zaturbione 4 cylindry generujące 130 koni mechanicznych i 240 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Gdybyście nie mogli znaleźć pałąka do podparcia maski, zerknijcie na górę i uważajcie, żeby się nie oparzyć. Kierunkowskazy z tyłu są tradycyjne, oldschoolowe, żarówki, piu, 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 jak to kiedyś mówiłem, obleśne żarówy, ale cóż, design lampy ładny, więc wybaczamy. Z przodu oczywiście w lusterkach LEDy, jak wszędzie, no i z samego przodu tu już mamy diody LEDowe, widać po czasie reakcji i po jasności. Nieduże, ale jasne. Okej, no to ruszamy w drogę powrotną. Zaczynamy od kilku uwag na temat skrzyni i jeszcze popastwię się nad tym trzymadełkiem, czyli systemem AutoHold. Odpalamy. Dobra. Pierwsza uwaga odnośnie tego samochodu to fakt, że promień skrętu nie jest zbyt duży. Druga uwaga jest taka, że kiedy chcemy szybko włączyć bieg wsteczny, nie udaje nam się to. Trzeba wolno i długo przytrzymać. Ja już kilka razy się na to nabrałem, że chciałem pojechać do przodu i nadal cofałem. Widzicie? O, teraz zaskoczyło. Ale czasami jak zrobię to za szybko, po prostu to nie łapię. Tu mamy kamerę cofania. Wygląda w porządku. Obraz z lotu ptaka. No i teraz wracamy na chwilę do tego, co powiedziałem. A właśnie, trzymadełko jest aktywne i do momentu, kiedy mocno nie naciśniemy na pedał przyspieszenia, pedał gazu, niestety nie ruszymy i to jest po prostu o tyle frustrujące, że czasami sprawia to małego laga i ruszamy później niż byśmy chcieli. Oczywiście można to... Co to się zapodziało? Można to wyłączyć, ale no, jeżeli mamy ten system, to chcemy z niego korzystać, prawda? Więc uważam, że jest to jakiś mankament. Zawieszenie jest bezbłędne w tym samochodzie. To jest ideał. Ani za twardo, ani za miękko, jest bardzo dobrze. Podoba mi się to do tego stopnia, że życzyłbym sobie, żeby w każdym innym Renault zawieszenie dokładnie tak wyglądało. Tu niestety nie pojedziemy tak jak zawsze, bo rozkopali całą drogę. No trudno. Dobra, koniec tego czepiania się dupereli. Teraz przyciśniemy te 130 konia i zobaczycie, jak to się odpycha. Tryb normalny. Dzida. Dwie ciężarówki obok. Słaby moment. Lol. Rzadki widok, co? Znaczy częsty widok właśnie, jak się wyprzedzają typki. Ja rozumiem, że chłopaki mają ciężką pracę, ale kurde, znowu te jaja. 120, 80, 88. Jeszcze stary znak. No, jedziemy. No, całkiem zgrabnie. Jest ok. Płynnie, aksamitnie nabieramy prędkości. Skrzynia spisuje się. Zobaczcie, jakie tylne światła ma to BMW. Jakaś anomalia chyba. Takiego oświetlenia z tyłu jeszcze nie widziałem BMW.
punkciki maleńkie zamiast normalnych świateł pozycyjnych. No dobra, kolejną wadą jest rozlewanie się płynu po szybie bocznej, ale to w nocy ciężko to zobaczyć. Możecie mi zaufać, że rozlała się konkretnie. Każdemu, kto ma to auto i będzie jechał taką trasą, a więc ekspresową drogą w nocy, radzę przełączyć światła z trybu auto na tryb stały, tryb świateł mijania, dlatego że no, te światła drogowe się załączają w takich właśnie momentach jak teraz i walą po gałach tym, których mam sprzeciwka i tym, którzy są daleko przede mną. No, to się... Zrobiłem taki odcinek z moim samochodem z matryksowymi LEDami. Niebawem go opublikuję, na wasze prośby nagrałem. Będzie to około pół godziny nocnej jazdy, cały night driving z wypadu przez Polskę, jedynie nocna trasa i dokładnie nagrałem długie fragmenty na różnych odcinkach drogi, droga ekspresowa i z trasy drogi krajowe. Także zobaczycie sami, jak to działa w nowoczesnym samochodzie i w matryksowych światłach. No to teraz pora na podsumowanie tego auta w kilku zdaniach. Zacznę może od tego, że odniosę się do waszych wpisów. Niektóre osoby napisały mi po opublikowaniu w moich mediach społecznościowych na fanpage'u kanału na Facebooku, na Instagramie i w zakładce społeczność na stronie kanału, na głównej stronie kanału zdjęć tego samochodu. Dostałem takie komentarze, że no jakość tragiczna, tragedia, plastiki, ohydna jakość wykończenia. Słuchajcie, nie wiem skąd się wzięło u was tego typu opinie, dlatego że nie wiem, z jakimi autami w tym segmencie mieliście do czynienia. Moim zdaniem jest to jeden z najlepiej wykończonych samochodów w tym segmencie, przynajmniej z tych, które poznałem do tej pory. I za wyjątkiem takich rzeczy jak minimalnie ruszający się ten tunel środkowy, jak tak trochę poruszamy, troszeczkę jakieś tam minimalnie jakieś potrzaskujące rzeczy, jeżeli użyjemy większej siły, to materiały, jakość materiałów na przykład tutaj niespotykana w tym segmencie, naprawdę niespotykana jakość, nawet to, jeżeli pukniemy, bo to wiemy, że niektórzy masochiści samochodowi są tacy, że żeby wszystko pukać, to tu jest miękkie, elastyczne. Nawet tutaj ta deska nie jest twarda. Więc reasumując,
jakość wykończenia stoi bardzo wysoko w tym segmencie. Oczywiście, jeśli będziecie mieli do czynienia z wersją w biedzie, jak ja to nazywam, czyli w golasie, w podstawie, to często w każdym samochodzie jest taka sytuacja, że mamy przeskok, ogromny przeskok jakości. Skorupy twarde, brzydkie wnętrze zamienia się w topowej wersji w eleganckie wnętrze z kierownicą obszytą skórą i tak dalej, więc to jest normalne w każdej marce. Natomiast reasumując, żeby nie było za długiego wywodu, jakość wykończenia tego samochodu naprawdę stoi na wysokim poziomie. Pamiętajmy, jaki to jest segment, pamiętajmy o cenie tego samochodu. To nie jest auto kosztujące 150 czy 200 tysięcy. To jest samochód, który ledwo przekracza 100 tysięcy, a ma wszystko. Dwusprzęgłowy, siedmiostopniowy automat, bardzo dobry system audio, bardzo dobre wyciszenie kabiny jak na ten segment. Duży przeszklony dach z roletką. Zaraz jeszcze ją Wam pokażę podczas testu audio. Wirtualny panel zegarów. Oczywiście ktoś nam napisał, że można mieć całkowicie wirtualny. Można, natomiast ten jest czytelny, sprawdza się. Jak będę obcował z tamtym najwyższym, to wtedy się do tego odniosę. Duży, bardzo duży ekran multimediów. Oczywiście można mieć niższy, jak powiedziałem w pierwszej części testu. Jest to opcja za dopłatą, ale właśnie to jest jego atut, jego konik tego samochodu. Multimedia, czyli obsługa, playlista, jak możemy sobie przesuwać, na przykład ja mam duże foldery z muzyką i tam mam po 100, po 150 plików. Rzadko kiedy jest tak łatwo mi się nawigować po tych moich zbiorach muzycznych i za to naprawdę wystawia się duży lajk. Renault zrobiło na mnie świetne wrażenie. W tej chwili właśnie oddaję to auto do parku prasowego, zabieram Espace po liftingu. Też kolejny model na Wasze prośby. Sam jestem bardzo ciekawy, jako ojciec rodziny 2 plus 3, jak ten samochód wypadnie po lifcie, bo poprzednia wersja, która jest na kanale przed liftingiem, bardzo fajnie wypadła. Wyciszenie też przy 130-140 na godzinach było, kilometrach na godzinę było bardzo w porządku, bardzo dobre, nawet z przeszklonym dachem, więc tu Renault nie rozczarowuje. Złośliwości na temat tego, czy zabrałem ze sobą numer do laweciarza, czy mam kontakt. Wiecie, to jest tak, że Renault cały czas zbiera żniwo odnośnie lawety po słynnej Lagunie Królowej Lawet. Ale jak jeżdżę po Polsce, a dużo robię, dziesiątki tysięcy kilometrów robię rocznie w testach, to wiecie co, rzadko kiedy zwracam uwagę na to, co jest na lawecie, jeśli chodzi o samochody brane z ulicy, a nie nowe, transportowane. Rzadko kiedy widzę tam Francuza, muszę wam powiedzieć. I to jest coś, co daje mi do myślenia. Coraz rzadziej niż kiedyś. Zupełnie inne marki widuję najczęściej na lawetach. Często są to premiumy niemieckie. No cóż, nadmiar elektroniki jeszcze nikomu nie pomógł, raczej zaszkodził. Dobra, jeśli chodzi o mój komentarz odnośnie kabiny, to chyba już mamy za sobą. Pilocik się sprawdza, jest to słynny patent w Renówkach od niepamiętnych czasów. Bardzo fajnie mi się tego używa, także też mogę zalajkować. Dzięki temu zyskuję miejsce na inne funkcje, do obsługi innych rzeczy na kierownicy. Auto naprawdę fajne. Nie wiem, jak znowu uda się o Duster. Zobaczymy, jak będzie, jak przetestuję dla Was wersję w benzynie. Po jakichś tam zmianach, bo diesel, który był na kanale już jakiś czas temu, to z 2 lata temu było. Myślę, że jakieś zmiany w modelu poczyni na lepsze. Na pochwałę zasługuje też silnik, który zużywa bardzo niewiele paliwa. Jak już się przekonaliście w pierwszej części testu, nawet w trasie jechanej żywo, nie dochodzimy do 6 litrów na 100 km przy ekspresowej z prędkościami 120-130 na godzinę. Nie inaczej jest też w mieście. W tej trasie powrotnej do siedziby Renault zrobiłem taki eksperyment. Pojechałem w tempie ciężarówki, nawet troszeczkę szybciej. Między 85 a 95 na godzinę, maksymalnie poniżej setki jechałem. I auto spaliło mi 3,9 litra, 3,940 na odcinku kilkunastu kilometrów po obwodnicy. Tak więc słuchajcie, rewelacja. Zakładając, że jesteśmy niesamowicie wytrzymali, mamy dużą dozę cierpliwości i spróbujemy taki myk, żeby 300 km przez Polskę przejechać jak ciężarówka, no to te 300 km mamy szansę zrobić na 12 litrach paliwa, a nie jest to hybryda, która oczywiście jest też dostępna w tym modelu, nawet hybryda plug-in, bo Clio wychodzi, zdaje się, w konwencjonalnej hybrydzie, a tu mamy do czynienia z hybrydą, którą możemy ładować sobie na przykład w gniazdku w garażu, podpiąć samochód i wtedy będziemy mieli już zupełnie jazdę tylko na prądzie. Ale nawet biorąc pod uwagę czterocylindrowe 1,33 litra, 240 Nm i 130 koni, to słuchajcie, 4 litry na setkę można w tym samochodzie z klimą i z systemem audio, czyli z umilaczami osiągnąć bez najmniejszego problemu. Nie jest to jazda na zasadzie tortur. Normalna jazda w tempie ciężarówki. Także jest bardzo dobrze. W związku z powyższym uznaję trzycylindrową wersję w tym samochodzie zupełnie zbyteczną. Niskie zużycie paliwa, aksamitna praca 4 cylindrów, przyjemność z jazdy. To wszystko, no oczywiście brak jakichkolwiek wibracji, no bo w trzycylindrowym silniku często te wibracje jakieś tam przechodzą na budę czy na kierownicę.
Tu tego oczywiście nie ma i dlatego myślę, że 4 cylindry 1,33 litra byłyby najlepszym pomysłem do tego silnika, do tego samochodu. Nie silnik diesla, nie silnik 3-cylindrowy w benzynie, tylko właśnie ta jednostka, którą mam. Może o wyższej mocy, jak komuś te 130 koni i 240 Nm, troszkę mało, ale no, nie widzę tu sensu 3-cylindrówki. Ok, a teraz zapraszam Was na klasyczny test systemu audio. Na pokładzie Renault Captura mamy system audio Bose amerykańskiej firmy i posłuchajmy, jak gra. Nawet jak jest otwarta przy prędkości 120 km na godzinę, oczywiście mówię o osłonce, tej zasłonce, nie przeszkadza nic a nic, nie trzeba zasłaniać zasłonki, możemy jechać z otwartą, także pod tym względem super. Posłuchamy muzyki w komfortowych warunkach. Dzięki za obejrzenie testu do końca. Mam nadzieję, że podobało Wam się i wrócicie z kolejnym samochodem, który zaprezentuję i przetestuję dla Was na kanale. Trzymajcie się!